Jak zapewne wiecie, od kilku dni trwa międzynarodowy turniej streamerów i youtuberów. A jeżeli wy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda Manojek z długą grzywką, to dokładnie tak. Po prostu po kąpieli nie chciało mi się układać włosów, więc wyszło jak wyszło, nie komentujmy tego, tak? Dzisiaj też są walentynki, święto zakochanych, więc ja, jako że was kocham, to pomyślałem, że zrobię wam takie małe streszczenie z 3 dni tego turnieju, a było tam naprawdę bardzo dużo fajnych challenge'y, fajnych walentynek, fajnych masek, więc tak jak mówię, nawet dla was walentynkę zrobiłem. Potem to wam wszystko pokażę, no myślę, że warto oglądać. W turnieju idzie nam naprawdę mega dobrze, jestem mega szczęśliwy, kamień z serca, bo się bałem, że będziemy ostatni. W tym momencie w Polsce jesteśmy na 3 miejscu, ale mam jeszcze 150 tysięcy do zaliczenia, bo challenge zrobiłem, a jeszcze nie wysłałem, więc myślę, że będziemy dość wysoko, cały czas walczymy o drugie miejsce z Evronem, więc myślę, że naprawdę mega fajnie. Kuba w tym momencie też jest pierwszy na świecie, więc naprawdę gratuluję. Im więcej polskich teamów w topce, tym lepiej, a ja się tylko pochwalę, że jestem wyżej niż Muzelk, jeden z moich ulubionych youtuberów, który ma prawie 7 milionów subskrypcji, a i tak nasz team ma więcej. To pokazuje tylko, jak bardzo jesteśmy mocni i jak dużo dajemy czadu. Jeżeli chcielibyście za 2 albo 3 dni znowu takie streszczenie, co się działo w ostatnich dniach, to pamiętajcie o łapce w górze. Do tego suba zostawcie z dzwoneczkiem, żeby wiedzieć o live'ach, bo te są ostatnio codziennie. Robimy tam te wszystkie wyzwania, gramy z naszą topką. A co do topki? Tak wyglądają na razie najlepsi, najlepsi gracze w teamie. Z tym top 5, z każdym już z top 5 grałem tutaj składy. I dzisiaj też zobaczycie z nimi gierki, więc naprawdę mega fajne chłopaki. Dziękuję wszystkim, kto się stara. No i oczywiście wpiszcie jeszcze kod Imanek, który mnie wesprzyj twórcy, jeżeli chcecie jeszcze więcej pomóc. Będę bardzo wdzięczny. Na teraz już nie przedłużam, lećmy zobaczyć, jakie były challenge i wykonywać je. W pierwszym dniu zadaniem za 100 tysięcy punktów, czyli najważniejszym, było zadanie z rzutem kostką. Musiałem ją rzucić, a tyle ile pól nam wypadło, tyle mogliśmy używać slotów w ekwipunku. Mi całe szczęście wypadła szóstka, więc tak mniej więcej wyglądał mecz, w którym zaliczyłem ten challenge. To był jakiś typo. Myślę, że warto będzie go dojechać. Im szybciej, tym lepiej. Gdzie on jest? Dobra, ale praktycznie mnie zabił. Ale mamy killa kolejnego, więc spoko. Z karabinu szturmowego kill. Dobra, mamy to. Chciałem tego killa z karabinu i mamy killa z karabinu. Nieprzeładowany shotgun. Jezus, ale się już przestraszyłem, widzowie. To jest chyba najgorsze, co może was spotkać. Strzelacie się i w połowie fajta macie nieprzeładowany shotgun, a wiecie, że typu jest na hita. Nie było to zbyt komfortowe. Dobra. To mówią, raz się żyje, widzowie. Nie źle, widzowie. Wow! Huh, cóż za fart. Dwie osoby już tylko stały. Dobra, jeden na jeden, widzowie. I to już typa. Bardzo biało. Bum, bum! Nie wierzę! Najgorszy dzień i najgorszy skill, jaki miałem kiedykolwiek i wygrałem! I to jeszcze nie na boty w sumie. Tak się stresowałem, to było najgorsze, co w życiu robiłem. Drugim zadaniem za 50 tysięcy punktów było to, że w jednej grze musiałem zabić kogoś ze snajperki, karabinu i broni wybuchowej. Nie musiałem wygrywać, więc zobaczcie, jak to wyszło. Nie, 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 nie! Damy radę jakoś tak go otworzyć, żeby mógł RPG tam walnąć? Leży! Dobra. RPG zaliczony. Bardzo ładnie. Bardzo dobra robota, widzowie. Teraz tylko MK to łatwo będzie i snajperka. Na górce tutaj, dawaj, jeszcze. On po... na ten w ciało się. Nie, nie strzelaj się, bo go zabijecie. Dawaj, stoi w miejscu, mordo! Ale ja nie widzę sam pod tamtym kątem. Wyjdzie, to wtedy go trafię. Nie, bo on... Ty, bo zaraz strefa go zabije. Nie no, on idzie suicide'a robić. Jest! Teraz najtrudniejsze. Ej, ale teraz w sumie jest łatwo, bo my nawet nie musimy wygrać tej gry. Wystarczy, że jest to będę jakieś fraga z Zenki i mamy challenge zaliczony. Daj, teraz padnę pewnie od Zenki snajper w głowę. Leży! Zenki! Pięknie! Nice. Musimy go dobić, tylko musi umrzeć na pewno.
Dobiłem. Pięknie. Nice. Dobra, mamy to! Zobie, 50 punktów dodanych. 50 tysięcy, ty mano. Leży. Leżą. I co wie, mamy to, 50 tysięcy punktów, więc ja na dzisiaj swoje challenge zaliczyłem. No właśnie wiem. Nie. Co, tak szybko? No, ja kula 13 wychodzę na rejon i nie ma tego. Daj, ile masz kili, kula 13? No ja 5, więc widzisz? Dzień drugi, moi drodzy. Zadaniem za 50 tysięcy punktów w grze Fortnite było: trening czyni mistrza, czyli co kill musieliśmy zmieniać rzeczy w ekwipunku, kolor naszego ekwipunku. Więc było naprawdę ciężko, ale zobaczcie, jak mi poszło. No nie wiem, no ja jak nie grałem, to dla mnie potrzebuję, bo ja na padzie to nawet chodzić nie potrafię. Mano, jak to jest pistolet? To jest mi pistolet, mano. Ja mam starą broń. Mam dwa HP, bo coś się stało i nie wiem, o co chodzi. Też nie mam pojęcia, Maju, co się stało. Ja nie wiedziałem, że tam wylądowałeś, więc myślałem, że to jest skrzynka po prostu wezmę. Czekaj, to ja go wyciągnę. Leży właśnie. On ma tylko kuszę, on ma kuszę tylko. Dobra, mam zielonego killa, musicie go dobić. W boksie? Dwóch na mnie, tu jest dwóch, tu jest. Dobra, leży, leży niebieski, teraz kuszę potrzebuję. Masz kuszę. Tu jest kusza, czekajcie. Jak to się strzela? Dobra, leży z kuszy. Dziękuję. Teraz złote branie sobie. Dobra, widzowie, no, można i tak. To jest aktor. Ty, aktor, no. No i mamy killa, też legendar. Czekajcie, czy ja nie skipnąłem żadnego... Czekajcie, bo ile jest klas rzadkości? Jest szary, zdobyłem. Zielony, zdobyłem. Pistoletem zielony, tak. Niebieski zdobyłem, to są trzy kile. Pistolet. Fioletowe i legendarne. Fioletowa kusza. Tak, kusza była. Dobra, czyli wszystko mamy. Teraz gram po prostu legendarnymi, a wszystkie kile mam zaliczone. Ty, to aktorzy chyba. Nie, to ja to aktorzy, bo zdobywali to. Badaj, nice. Mi się wydaje, że aktorzy. No, 24 razy 20 mu dałem. Nie, to nie byli aktorzy, bo budował normalnie. A odjechali nas. Widzę. Minus 81. Na biało, minus 10, leży. Nie. Dla twórców. Prawda. Dostałem krach, ooo, lepaty spadowiec. 1 minus 80. Minus armor, znowu minus 10. Kolapsy. Kolapsowałem. Dobra, nawet nie ledłem. Szybciutko poszło, bym powiedział. Więc tak wyglądały nasz challenge. 50 tysięcy punktów właśnie zostało doliczone. Bardzo dobra robota, bym powiedział, widzowie. Bardzo dobra. Łatwe to było. Natomiast za 100 tysięcy punktów musieliśmy stworzyć własną walentynkę inspirowaną Fortnite. No i my tutaj siedzieliśmy na live z godziny albo półtorej godziny i rysowałem wszystko sam w Photoshopie. Tak oto to wyszło, tak wygląda moja walentynka dla was, a jak już dzisiaj są walentynki, no to myślę, że naprawdę spoko. W trzecim dniu zadaniem Fortnite za 50 tysięcy było również mega proste było to zadanie, ponieważ musiałem wygrać bronią z pierwszej skrzynki. Wszystko inne mogłem używać, ale broń musiała być z pierwszej skrzynki. Ja też te wszystkie zadania robiłem z topowymi graczami z mojej drużyny, więc myślę, że całkiem spoko. No i udało się dość łatwo, trafiliśmy na bardzo dużo aktorów, więc nie było to zbyt trudne. Dzisiaj... Przez 8 godzin chyba ciągle spadałem. Widzowie, z M-ką to łatwo powinno być. To ja mam widzów, to technicznie. W tym razie tyle, że ja też. Nawet. Nawet, że będziemy grali w duo. O. No dobra, teraz już było lepiej. Bo już się mogliśmy już od dawna z moimi kolegami. To ja mam problem, bo ja zapomniałem, że ja mam tylko tego. Że mam tylko M-kę. No czterech typów jednak. Ale zrobiliśmy wlotę, widzowie. Oj, no mają przypał, widzowie. No znowu, strażnik. Strażnicy nam wygrywają grę, widzowie. Strażnik. Panie, był jakby taki był challenge. Dobra. Myśmy wygrali. To chyba już ja dobiłem jednak. Więc challenge zaliczony, po raz drugi w sumie już dzisiaj. Gratulujemy, dziękujemy za oglądanie. Natomiast zadanie za 100 tysięcy to było stworzyć maskę z Fortnite. I ja wpadłem na pomysł, że zrobię maskę marshmallow, bo w sumie można ją całą założyć na głowę. Tak oto wszystko tutaj się tworzyło. No, było dość prosto, ale w sumie mieliśmy problem z górą tej czapki, maski. A koniec końców mam ją tutaj, jak widzicie jest wszędzie zakryta i nawet mogę ją założyć. Tak oto wyglądam w tej masce, więc dzień dobry, pozdrawiam. Marshmallow to ja.
się ukrywałem to przed wami po prostu. Nie no, tak naprawdę to tyle, więc no, jak widzicie, to zadanie również udało się wykonać. Więc tak minęły nasze pierwsze 3 dni tego challenge'u. Ja po swojej stronie zrobiłem na razie wszystkie zadania. Kolejne zadania na następne dni są naprawdę ciekawe, więc wbijajcie koniecznie na streamy, obserwujcie i dajcie znać, co myślicie o takim odcinku. Ja na razie się z wami żegnam, dziękuję pięknie za oglądanie. Pamiętajcie o walentynkach, jeżeli macie jakąś tam swoją miłość, to nie zapomnijcie jakieś miłe słowo jej chociaż powiedzieć. Ja się żegnam, trzymajcie się, pa pa! I jeszcze raz dziękuję za branie udziału.